Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie Inner War Saga. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo ciekawym, o którym już chyba wspominałem wcześniej na kanale. I temat ten to hipnoza. Hipnoza ma mnóstwo dziwnych, negatywnych skojarzeń. Bardzo często kojarzy nam się z dziwnym typem, oszołomem, który macha nam jakimś zegarkiem albo wahadełkiem przed oczami, a potem przejmuje nad nami kontrolę i w magiczny sposób zaczynamy, nie wiem, udawać psa, czy inne tego typu tematy dziwne nam wychodzą. I o ile jest to możliwe dla niektórych osób, które są naturalnie bardzo podatne na sugestie, to hipnoza w tym wydaniu, w tak zwanym scenicznym, jest co najwyżej tylko i wyłącznie trikiem, który wykorzystuje parę schematów, jak działa ludzki umysł, ale my możemy hipnozy użyć do wielu naprawdę niesamowitych działań. Jest to jedno z moich głównych narzędzi, kiedy pracuję z ludźmi, zarówno jeden na jeden, jak i w formie warsztatów czy szkoleń. I dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć, czym hipnoza jest, a czym hipnoza nie jest. Zastanówmy się, czym w ogóle więc jest hipnoza. Słowo hipnoza to jest synonim stanu transu hipnotycznego, który będziemy dalej nazywać po prostu transem. I trans brzmi mistycznie, kojarzy nam się z różnymi zabobonami, ezoteryką i tak dalej. Natomiast trans jest czymś, czego doświadczasz na co dzień. Tak, transu doświadczasz na co dzień. Stan transu jest pewnego rodzaju odmiennym stanem świadomości, którego każdy doświadcza na co dzień i który jest tak samo naturalny dla człowieka jak chodzenie i mówienie. Miejscem, gdzie na przykład, czy momentem, gdzie doświadczasz transu, jest przykładowo moment, w którym prowadzisz samochód. Człowiek w naturalny sposób bardzo łatwo wpada w trans w samochodzie i to jest ta sytuacja, to zjawisko, kiedy prowadzisz samochód, może na dłuższej trasie, i orientujesz się, że przez jakieś ostatnie 30-35 minut nie masz pojęcia, jak w ogóle to auto prowadziłeś czy prowadziłaś. Byłeś tak pochłonięty w swoich myślach i wyobrażeniach, że zapomniałeś o tym, że trzeba prowadzić auto. Coś jakby prowadziło ten samochód za ciebie. To właśnie jest stan transu. Stan transu też zupełnie naturalnie pojawia się w momencie, w którym zasypiasz, kiedy w stanie normalnej świadomości powoli zapadasz w stan snu. Kiedy zapadasz w sen, na pewno kojarzysz ten moment, kiedy myśli zaczynają już żyć trochę własnym życiem. Przez chwilę się o czymś myśli, potem się nie myśli o niczym, potem przychodzi jakaś myśl, która była zupełnie niezwiązana z tym tematem. Wszystko zaczyna być takie płynne. To poniekąd też jest stan transu. I mówiłem o tym, że stan transu jest odmiennym stanem świadomości. Ja ze swojego doświadczenia w pracy z ludźmi uważam, że nie do końca warto nazywać to stanem świadomości odmiennym. Jest to bardziej coś jak fluktuacja pomiędzy stanem świadomości a stanem snu. W ten sposób to mniej więcej odczuwa się w praktyce, kiedy z tym się pracuje. Bo tak naprawdę w przypadku hipnozy czy hipnoterapii my chcemy wywołać ten efekt transowania świadomie, pogłębić go i wykonać tam pewne czynności, pewne operacje, które mają za zadanie wpłynąć na nasz umysł. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego miałoby to działać? Przyjrzyjmy się więc, co dokładnie dzieje się w tym tak zwanym stanie transu. Kiedy prowadzisz furę, zawiesisz się w taki sposób, że nie kojarzysz, w jaki sposób dotarłeś, czy dotarłaś do tego miejsca, w którym teraz jesteś, to co tak naprawdę tam się dzieje? Dzieje się jedna bardzo prosta rzecz. Świat wewnętrzny zaczął wydawać się przez chwilę być bardziej realny niż ten zewnętrzny. Całe skupienie powędrowało do środka na własne myśli, a wszystko, co się dzieje na zewnątrz, zaczęło być obsługiwane za pomocą różnego rodzaju automatyzmów. I teraz to jest dokładnie to, jak ja definiuję stan transu. Dla mnie stan transu to jest stan zmożonego skupienia, w którym świat wewnętrzny wydaje się być bardziej realny niż ten świat zewnętrzny. I pojawia się teraz pytanie, ok, ale co z tego? I tutaj musimy sobie porozmawiać o jednym bardzo ciekawym zjawisku związanym po prostu z naszym mózgiem. Otóż mózg
nie do końca rozróżnia to, co dzieje się w środku, od tego, co dzieje się na zewnątrz. I można bardzo łatwo to sprawdzić, bo na pewno jest jakiegoś rodzaju doświadczenie w przeszłości, czy jakiegoś rodzaju wyobrażenie lub to, co ma nadejść, co potrafi wywołać w tobie emocje. Na pewno jest jakaś rzecz, przy której myśląc o niej się stresujesz lub która nadal pomimo upływu czasu boli. Czyli na twoje wyobrażenie, na twoje myśli ciało zaczyna reagować zmianą swojej chemii. I wydawałoby się to być zupełnie nielogiczne, no bo po co ciało reaguje zmianą chemii, skoro nie dzieje się nic w obiektywnej rzeczywistości dookoła nas? No właśnie dzieje się stąd, że mózg tego nie do końca rozróżnia. I jest oczywiście seria wielu różnych ciekawych eksperymentów czy badań naukowych związanych właśnie z tym zjawiskiem. Natomiast przygotujemy sobie taki odcinek, który będzie oparty właśnie na badaniach, na literaturze naukowej. A w tym odcinku chciałbym się jednak skupić na po prostu prostej opowieści, czym hipnoza jest, a czym hipnoza nie jest. Więc stan transu to stan skupienia na świecie wewnętrznym, gdzie świat zewnętrzny wydaje się być mniej realny niż ten wewnętrzny i dochodzi nam do tego zjawisko, że dla mózgu nie ma to większej różnicy, czy coś się dzieje wewnątrz, czy coś się dzieje na zewnątrz. I teraz, co z tego wszystkiego wynika? Teraz, żeby zbudować już kompletny model, musimy cofnąć się jeszcze do rzeczy, o której mówiłem chyba w dwa filmy temu. Więc tylko krótkie przypomnienie. Pamiętamy o tym, że umysł składa się z takich dwóch podstawowych części, to oczywiście daleko idące uproszczenie i pewnego rodzaju konstrukcja, która pozwala nam zrozumieć pewne rzeczy. Natomiast możemy sobie roboczo przyjąć, że mamy umysł podświadomy i umysł świadomy. To, co wpadnie do umysłu podświadomego, zostaje po prostu wykonane, dlatego umysł świadomy, a właściwie ta część analityczna, stanowi pewnego rodzaju bramkę, która sprawdza, jaka jest jakość informacji, które trafiają do środka, do umysłu podświadomego. Jeżeli wpada informacja, która potwierdza model, nasz model rzeczywistości, to zostaje przepuszczona. Jeżeli przychodzi informacja, która może zaburzyć nasz model, nasze postrzeganie świata, zostaje odbita. I możemy sobie tutaj skonstruować właśnie na bazie tego model, w którym staje się to dość jasne i oczywiste, że jeżeli uda nam się ominąć tego strażnika, który stwarza naturalną barierę do wprowadzania konkretnych sugestii, to będziemy w stanie wywołać tak naprawdę dowolne zmiany wewnątrz naszego umysłu. I dokładnie tym zajmuje się hipnoza, czyli hipnoza chce obejść tego strażnika tak, aby wprowadzić konkretną sugestię do naszego umysłu podświadomego. I jedna część tej materii polega na tym, że wykorzystujemy zjawisko, że mózg nie rozróżnia tego, co dzieje się w środku, od tego, co dzieje się na zewnątrz, a w stanie transu jest to jeszcze bardziej spotęgowane, bo ten świat wewnętrzny wydaje się nam być bardziej realny niż ten wewnętrzny, co daje nam możliwość zanurzenia się w tych wyobrażeniach i stworzenia pewnych historii, pewnych metafor, pewnych symboli, które będą dla nas miały takie znaczenie, jak gdyby to się wydarzyło w prawdziwym świecie. A dodatkowo chcemy jeszcze zwiększyć tak zwaną podatność na sugestie i jest to związane przede wszystkim z trybem, w jakim pracuje nasz mózg. Jeżeli popatrzymy sobie na wykres fale EG, czyli to takie specyficzne badanie, gdzie zakłada się gumowy czepek na głowę z elektrodami i sprawdza się przepływ ładunków elektrycznych w mózgu, to zauważymy, że praca mózgu w normalnym stanie świadomości różni się od trybów pracy w medytacji, w transie czy w czasie snu. I tak stan, w którym ja teraz nagrywam ten odcinek i w którym ty oglądasz ten odcinek, to jest stan beta, stan normalnej codziennej aktywności, a stan delta to jest stan głębokiego snu, stan pełnej nieświadomości. Tak stan transu wypada właśnie pomiędzy tymi dwoma stanami. Kiedy przyjrzymy się badaniom na ten temat, zobaczymy, że osoby, które są w stanie transu hipnotycznego, balansują pomiędzy stanem alfa, teta, czyli stanem drugim i stanem trzecim, jeżeli chodzi o głębokość. Beta, alfa, teta, delta. Balansujemy pomiędzy alfą a tetą. I kiedy nasz mózg
spowalnia swoją pracę w ten sposób, nasz umysł staje się naturalnie bardziej podatny na sugestie, przez co możliwe jest wprowadzanie w przeróżny sposób informacji, które mogą zmieniać nasz utrwalony model, naszą reprezentację rzeczywistości. I zostaje nam jeszcze jeden element, o którym już też rozmawialiśmy wcześniej, więc znów w ramach przypomnienia. Wszystkie nasze myśli, wszystkie zachowania, wszystkie nawyki, wszystkie emocje podporządkowane są jednemu celowi, bo umysł ma jeden cel – przeżyć. Więc umysł zachowuje się w taki sposób, jaki jest wystarczający do przeżycia. I swój model przeżycia konstruuje na bazie wcześniejszych doświadczeń. Czyli wszystkie sytuacje, które doświadczyliśmy my i to, w jaki sposób je zinterpretowaliśmy i to, w jaki sposób żyli lub żyją nasi opiekunowie, nasi rodzice i tak dalej, to składa się na model, w którym umysł chce nas cały czas trzymać, w którym chce funkcjonować, bo jest on wystarczający do tego, żeby przeżyć i sprawdził się on w przeszłości. Więc na tym polegają tak naprawdę wszystkie zachowania, emocje, lęki i tak dalej. Rozmawialiśmy już o tym na przykładzie prokrastynacji czy tak zwanego autosabotażu. Więc widzimy, że kiedy chcemy zmienić dowolną część siebie, dowolne swoje przekonanie, zachowanie, emocje, tendencje, chęci czy niechęci, to musimy znaleźć tą pierwotną przyczynę, tą sytuację, która zaprogramowała pewnego rodzaju schemat postępowania, którego po prostu działanie obserwujemy w naszym życiu aktualnie. Więc nasz umysł przechowuje pewnego rodzaju konstrukt, który jest niczym innym, jak tak naprawdę pewnego rodzaju wspomnieniem. Konstrukt, który jest próbką, która pozwala stwierdzić, w jaki sposób mam się zachować, kiedy pojawi się jakiś konkretny bodziec. I dokładnie tym może się zajmować hipnoza i dokładnie tym między innymi się zajmuje. Bo przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju lękiem, ten lęk musiał w jakimś momencie powstać. Była pierwsza sytuacja, potem ten lęk został odtwarzany w wielu różnych sytuacjach. Najważniejsze jest to, aby usunąć pierwotną przyczynę, a wtedy cała reszta tych wszystkich sytuacji traci jakiekolwiek znaczenie. I teraz, jeżeli złożymy to wszystko do tak zwanej kupy, to możemy zobaczyć, że kiedy wchodzimy w stan transu, świat wewnętrzny wydaje nam się być bardziej realny niż ten zewnętrzny. Stajemy się też dużo bardziej podatni na sugestie, które pochodzą z zewnątrz, ale też i z wewnątrz, bo sugestią może być jakieś działanie, jakiegoś rodzaju wyobrażenie działania, metafora czy symbol, które znajdują się w naszym umyśle. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, możemy na przykład cofnąć się do konkretnego wspomnienia, które zaprogramowało nam zachowanie i na przykład zmienić jego treść. Dla naszego mózgu to jest tak, jakby się to wydarzyło w prawdziwym świecie, mimo że po czasie tej pracy świadomie będziemy wiedzieli, świadomie będziemy pamiętali, że wydarzyło się to tylko w naszej wyobraźni. Natomiast dla naszego mózgu nie ma to już większego znaczenia. Jest to właśnie jedna z wersji hipnozy, z którą możemy pracować. Teraz widzimy, że jest to kompletny model, dzięki któremu można wpływać na dowolne zachowania, dowolne emocje, dowolne myśli, dowolne tendencje, nawyki, nałogi. Wszystko tak naprawdę, co dzieje się w naszym umyśle, bo wszystko to, co robimy, robimy, bo umysł wierzy w to, że jest to wystarczające do przeżycia. Pamiętajmy o tym, że umysł nie jest po to, aby spełniać nam marzenia, abyśmy wiedli wspaniałe, szczęśliwe życie, tylko chodzi mu tylko i wyłącznie o to, aby przeżyć. Właśnie dzięki dostaniu się, ja to nazywam panelem sterowania całym umysłem, czyli wejściem w stan transu, jesteśmy w stanie tym wszystkim zarządzać. I pojawia się oczywiście tutaj pytanie, czy jest to w takim razie bezpieczne, czy nie stoją za tym jakieś zagrożenia. I odpowiedź brzmi, tak, jest to niebezpieczne. Jest to niebezpieczne, ponieważ pozwala na głęboką zmianę tematów, które są związane z naszym systemem obronnym. I problem polega tutaj na tym, że to się dzieje przez cały czas. Jesteśmy poddawani wielu technikom hipnotycznym, świadomie lub nieświadomie, dookoła nas, więc programowanie naszych umysłów dzieje się przez cały czas. Więc pytanie polega jedynie na tym, czy tym, co programuje twój umysł, będziesz ty, czy siły wewnętrzne. Więc odpowiadając na to pytanie, prawda brzmi w ten sposób, że najbardziej niebezpieczne
to jest się tym w ogóle nie zajmować i po prostu być pod wpływem różnego rodzaju technik hipnotycznych, socjologicznych i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy pracujesz na przykład na sesji hipnozy z kimś lub na sesji autohipnozy sam ze sobą, to ten umysł analityczny nigdy nie zostanie uśpiony zupełnie do końca. Oznacza to, że jeżeli jesteś świadomy czy świadoma tego, że masz pełną kontrolę nad takim procesem i że musi się pojawić twoja zgoda na wprowadzanie zmian, to od tego momentu wprowadzanie zmian niezgodnych z twoją wolą i głębokimi wartościami nie jest już możliwe. Po prostu w którymś momencie takiego działania, tego tak zwanego transu, jeżeli zacznie dziać się coś, co przestanie ci się podobać, twój umysł analityczny zareaguje, zdasz sobie z tego sprawę i zawsze możesz po prostu otworzyć oczy i przerwać cały proces. Bo prawda jest taka, że w trakcie świadomej pracy z hipnozą wszystko pamiętasz, wiesz dokładnie, co się z tobą dzieje i wszystko jest pod twoją kontrolą. Co więcej, to czego się używa w pracy jeden na jeden, aby pomóc ludziom w przekraczaniu kolejnych granic, usuwaniem lęków czy pewnych schematów, w tej formie nie da się użyć tej hipnozy na przykład na osobie, która jest zupełnie tego nieświadoma. Jeżeli podejdę do kogoś obcego na ulicy i zacznę tak zwaną indukcję transu, czyli zacznę wprowadzać go w trans, najprawdopodobniej nic się nie wydarzy, ta osoba tylko popatrzy na mnie jak na idiotę i pójdzie dalej. Warunkiem wprowadzenia w hipnozę jest świadomość tego, że będziemy wprowadzani w hipnozę. Więc pod tym względem proces jest w 100% bezpieczny i pozwala na wprowadzenie tylko takich zmian, których chcemy. Problem się jedynie pojawia, kiedy techniki stają się trochę bardziej wysublimowane i opierają się bardziej na ustawicznej ekspozycji na pewne konkretne bodźce, na przykład poprzez media, reklamy i inne tego typu rzeczy, o czym porozmawiamy sobie na pewno w jeszcze innej odsłonie. Także dzięki Ci za wysłuchanie tego odcinka, za to, że jesteś ze mną. Daj znać w komentarzu, co myślisz na ten temat, czy miałeś lub miałaś już styczność z hipnozą, czy to, co tutaj mówię, w jakiś sposób zmienia Twoje patrzenie na ten temat, czy może czujesz, że otwiera to jakieś nowe drogi przed Tobą. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam się do tego, będzie więcej tego typu materiałów już niebawem. Także dzięki i do zobaczenia.